Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Białostoczczyźnie. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1972 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był dla księdza Popiełuszki wzorem i duchowym autorytetem. Pracował w kilku parafiach archidiecezji warszawskiej. Był m.in. duszpasterzem akademickim przy kościele świętej Anny w Warszawie, duszpasterzem pielęgniarek, a po przełomowych strajkach z sierpnia 80 roku zorganizował również duszpasterstwo ludzi pracy. Zasłynął jako jeden z kapelanów Solidarności i współorganizator comiesięcznych mszy świętych za ojczyznę, na których w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gromadziły się wielkotysięczne tłumy wiernych z całej Polski. Był jednym z inicjatorów pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Znany też był z troski o ludzi ubogich, prześladowanych oraz rodzin internowanych. W swojej działalności potrafił wokół idei wolności i solidarności zjednoczyć różne środowiska stolicy. Od hutników poprzez pielęgniarki i studentów po artystów. 19 października 1984 roku, wracając ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, został w Górsku koło Torunia uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po kilku dniach poszukiwań ciało księdza Jerzego Popiełuszki zostało znalezione w wodach zalewu nieopodal Włocławka. 19 października 2009 roku, 25. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, mieszkańcy Tarnowa zgromadzili się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, aby oddać hołd bohaterstwu tego kapłana, aby odczytać przesłanie, które nam pozostawił. Gdzie nie ma wolności, tam nie ma miłości, nie ma przyjaźni. Zarówno między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej, czy też między narodami. Człowiek dzisiejszy jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. Polaków nie zdobywa się groźbą serce. Tak w swoim kazaniu mówił 26 września 1982 roku człowiek, którego rocznicę śmierci, 25. rocznicę śmierci dzisiaj tutaj wspominamy. Witam serdecznie w gościnnych progach świątyni poświęconej Miłosierdziu Bożemu wszystkich zebranych gości. Witam przedstawicieli księdza biskupa ordynariusza Wiktora Skworca. Witam serdecznie zastępcę prezydenta miasta, naszego miasta Tarnowa, pana Kazimierza Koprowskiego. Z całego serca witam zarząd regionu Małopolska, NSZZ Solidarność. Serdecznie skłaniam czoło przed przedstawicielami Związku Rodzin Regionowych, Sybiraków, Armii Krajowej i Solidarności. Witam parlamentarzystów ziemi tarnowskiej. Serdecznie witam inspektorów Urzędu Miasta Tarnowa oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty. Witam dyrektorów szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Witam na tym koncercie pracowników kurii, księża proboszczów, parafii tarnowskich, księża katechetów i katechetów świeckich. Witam serdecznie delegacje pracowników oraz małych pacjentów z kliniki transplantacji szpiku, onkologii, hematologii dziecięcej i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witam tych gości.
patronami medialnymi dzisiejszego wieczoru poświęconego księdzu Jerzemu Popiełuszce są gości niedzielny, Gazeta Krakowska, Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Temi, Małopolska Telewizja Kabelowa oraz nasze radio niecezjalne RDN. Witam Was wszystkich, drodzy mieszkańcy Tarnowa. Was, których osoba księdza Jerzego poruszyła. Was, dla których jego osoba, jego dzieło, świadectwo życia nie są obojętne. Witam Was w ten dzień, w ten wieczór, który przenosi nas do tamtego smutnego dnia, kiedy wydawało się nam wszystkim, że zło zwyciężyło. Kiedy wydawało się nam, że na dobro w Polsce nie ma już miejsca. Modliliśmy się wtedy, aby księdza Jerzego naleziono. Stało się inaczej. Oddał życie, abyśmy my dziś żyli w wolnej Polsce. Abyśmy byli ludźmi, którzy wpatrzeni w krzyż Chrystusa, który on zawsze miał przy sobie w rękach, na mszach świętych sprawowanych intencji ojczyzny, i byśmy zobaczyli w ten krzyż Chrystusa, wiedzieli jak żyć. Bardzo serdecznie teraz proszę o słowo pana dyrektora Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie, pana magistra Krzysztofa Zerka. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to wyjątkowa postać dla Polski i Polaków. Przez całe swoje życie służył Bogu i prawdzie. Kierował się dewizą, którą umieścił na obrazku prymicyjnym. Posyłał mnie Bóg, aby głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Wartości, którym służył jako kapłan i człowiek upominający się o prawdę w życiu publicznym, czyniły zaś postać uniwersalną, wyrastającą z duchowej tradycji Europy. Przeciwstawiając się siłom zła i ponosząc śmierć w imię wiary, wpisał się w tą wielką tradycję naszego kontynentu. Dlatego też we Włocławku z ust papieża Polaka mogliśmy usłyszeć te znamienne słowa o księdzu Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Niech dzisiejszy koncert będzie hołdem złożonym księdzu Jerzemu, człowiekowi, który był w najwyższym stopniu uosobieniem chrześcijańskiej miłości bliźniego. Będziemy się dzisiaj modlić o jego beatyfikację jako męczennika, obrońcę praw boskich i ludzkich. Nawiązując do działalności społecznej księdza Jerzego oraz odpowiadając na apel Stowarzyszenia Trochę, zgromadziliśmy ludzi wielkiego serca wokół idei pomocy dzieciom z chorobą nowotworową. Celem tego koncertu jest zebranie funduszy na ich leczenie. Proszę o wprowadzenie pod oddział honorowego i sztandaru. No to ja. Stój!